Witajcie, 6 grudnia 2018 roku. Dzisiaj jestem tutaj, słuchajcie, na opuszczonej willi pod Grudziądzem. Chcę was dzisiaj zabrać tak nietypowo, taki mały urbex zrobić. Pokazać wam, jak wygląda tak wielki, opuszczony obiekt. Bo naprawdę nieczęsto zdarzają się takie obiekty. Jest to naprawdę spory budynek, teren ogrodzony wysokim murem. Po prostu masakra. Wszystko rozkradzione. Tutaj, słuchajcie, jest garaż. Jak widać, na 3 auta. Z tego, co mi wiadomo, to jest to posiadłość lakiernika samochodowego. Nie będę tutaj wymieniał nazwiska. Ci, co są w temacie, to wiedzą, o co chodzi. No niesamowita rzecz, słuchajcie. Wszystko zostawił tak, jak działał i się zawinął. Tutaj podejrzewam, złomiarze już zadziałali swoje, wynieśli. Proszę, walizeczka. Od narzędzi. Metabo. Proszę, elegancka walizka. Lecimy dalej. Śmieci co niemiara. Masakra. Słuchajcie, pełno tu jest po prostu walających się części po samochodach. Wygląda to jak jakaś dziupla. Ale tak jak wspomniałem, był to zakład lakierniczy. Facet lakierował auta. Szok, jestem w szoku po prostu, ile tych śmieci tutaj jest. Cała posiadłość usiana jest po prostu częściami samochodowymi. Wygląda to masakrycznie. Wejdźmy do środka, zobaczmy, jak to wygląda. O Jezu! Cała podłoga rozwalona. Jedno wielkie gruzowisko. Spróbuję się tędy przedostać dalej. Mała odmiana od wody. Patrzcie, nawet kafelki wszystkie pozdzierane. Zerknijcie. Pomieszczenia, wszystko rozwalone, okna powywalane. Jedna wielka kupa gruzu. Tu jakaś łazienka była. No, nic tu ciekawego, lecimy dalej. Zerkajcie na dół. Wszędzie, w każdym pomieszczeniu po prostu kupa gruzu. Trudno się porusza tutaj ten dół, bo można połamać nogi o te nierówności. Ale zobaczymy, co kryją kolejne pomieszczenia. O, widzę, że nawet jeszcze figurka Matki Boskiej tam widnieje. Nie wiem, spróbujemy podejść bliżej pod tą stromą górkę. I zerkajcie na to. Szok. Nie wiem, czy coś będzie widać, bo nie dosięgam. To jest dosyć wysoko. Słuchajcie. Tu jeszcze szybka jest. Spróbuję wejść teraz do tego budynku. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Jestem zszokowany, że nawet kafelki ktoś zrywał. Nie wiem, o co tu chodzi. Jakiś odzysk sobie robić, czy co? No i widocznie tak. Kolejne pomieszczenie przed nami. Tak samo zdewastowane. Tu jeszcze są przynajmniej płytki. O, jeszcze widzę tutaj resztki instalacji. Widzę, że przyjdą jeszcze tutaj po to. Tu już rozprute. Jakiś biznesmen się już tutaj wziął za to. Co my tu mamy? O, patrzcie. Lustro. Dosyć duże lustro. Trochę się przestraszyłem własnego odbicia. Mówię, co to za gość tu stoi? A to przecież Dario. Super. Subujcie mój kanał właśnie. No, do 1000 subów proszę mi dojść. Lecimy dalej. Tutaj zerknijcie, jakaś rozwalona rzeźba z gipsu.
Ojejku, widać, że to jakaś Matka Boska czy coś w tym stylu było. No szkoda, fajny przedmiot kultu religijnego. Lecimy dalej. Gruzowisko, po prostu wielkie gruzowisko. Wszystkie pomieszczenia w sumie wyglądają identycznie, wszystkie w tym samym stopniu zrujnowane. Jedno wielkie pobojowisko. Smutny to widok. Widok upadku. Tu jakieś ogrzewanie podłogowe było, jak nie mam. Taki wielki obyk, słuchajcie. Smutek i żal mnie ogarnia, jak patrzę na takie rzeczy. Kiedyś to był jakiś biznes, dzisiaj zostało po tym smutne wspomnienie. Taka widoczna kolej rzeczy. Kolejne pomieszczenia, zaciemnione. Spróbuję czołówkę odpalić. Nie wiem, czy ona w ogóle coś da. No coś tam chyba widać. Wejdźmy tutaj. Wow, ciemno wszędzie. Głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Lecimy dalej. Muszę uważać, żeby sobie nóg nie połamać. No i niestety znów ten sam widok. Biznesmeny się wzięły za rozkradanie. No trudno. Tak widocznie być musi. O, słuchajcie, tu kolejne lustro, którego nie widziałem wcześniej. Wow, wielkie na całą ścianę, słuchajcie. Wygląda na lustro weneckie w ogóle. Podejrzewam, że po drugiej stronie jest pomieszczenie. Łazię sobie po tym podwórku. Zaniedbane wszystko, porzucone. Wala się kupa śmieci. Na terenie tego obiektu jest kilka budynków. Jak widzicie, tutaj jeden. Tutaj drugi. I trzeci taki potężny budynek. Grzechem było was tutaj nie zabrać. Mało już jest takich miejsc opuszczonych. Przynajmniej tu w mojej okolicy. Zerkniemy sobie, co to za wieżyczka. A tu widzę, już kopali też. Biznesmeni. Proszę, rozkradania. Kabli ciąg dalszy widzę było. Tu jakaś lodóweczka. Tu pewnie był jakiś schod do góry. No nic. Widzę, że się tutaj złodzieje zostawili trochę aluminium. Szok. Dobra. Zerknijmy jeszcze ostatni raz na ten smutny widok. I uciekajmy stąd.